Jak widać, dotarłem już na statek. No i dzisiaj będzie tak dość krótko na temat mniej więcej tego, co zrobić, na czym się skupić w momencie, kiedy przychodzicie na statek po raz pierwszy i jak powinien wyglądać handover, jak powinno mniej więcej wyglądać to przekazanie i na czym się skupić. W większości przypadków, przychodząc na statek po raz pierwszy za trzeciego, będziecie odpowiedzialni za bezpieczeństwo, czyli o tą stronę safety, czyli szalupy, łódź ratowniczą ewentualnie będzie też to sprzęt przeciwpożarowy, wszystkie ćwiczenia i tego typu rzeczy. W większości przypadków, z jakimi się spotkałem, głównym odpowiedzialnym za sprawy safety będzie chief, a wy będziecie jakby odpowiedzialni za po prostu manualną część, czyli konserwację, sprawdzanie stanu i tego typu rzeczy. No i powiem od razu, na czym ewentualnie może polegać, na czym się skupić na początku. Nie? No, przychodzicie na burtę w zależności od tego, czy jaki jest to typ, jakiego typu jest to statek, będziecie mieli albo dość dużo czasu na przekazanie obowiązków, albo wręcz ekstremalnie mało, czego nikomu nie życzę. Albo będziecie mieli człowieka, który no, nie przykładał się do swoich obowiązków. Miałem kiedyś nieprzyjemność zmieniać człowieka, który wylatywał z firmy dyscyplinarnie, właśnie za to, że nie ogarniał. No i można powiedzieć, że no, trzeba było się dość mocno napocić. Dobra, do rzeczy. Więc po pierwsze, no oczywiście musicie pochodzić z tym, ze swoim poprzednikiem po statku, no żeby w ogóle zorientować się, no przysłowiowo, gdzie jest dziób, gdzie rufa. Dodatkowo dostaniecie dość dużą ilość informacji naraz. Już nie tylko mówię o sprawach czysto nawigacyjnych, czyli gdzie co jest, jeżeli chodzi o tam no, sprzęt nawigacyjny, jak to działa, gdzie są manuale i tego typu rzeczy odnośnie w ogóle prowadzenia wachty. Ale jest także no, kwestia waszej działki i na tym należałoby się, temu należałoby również dość wiele uwagi należy temu poświęcić, no ponieważ to będzie wasza praca przez najbliższe miesiące. Więc dobra, pierwsza i najważniejsza rzecz, nieważne jak dobrze wygląda wasz poprzednik, nie należy mu nigdy w 100% ufać. I nawet nie mówię o to, że będzie wam kłamał, tylko chodzi o to, że wiadomo, że statek, jakkolwiek mały by nie był, jest dość duży do ogarnięcia i niektórych rzeczy po prostu czasami się nie ogarnie, no po prostu. Można zapomnieć o jakichś szczegółach i w momencie zapomnienia o niektórych rzeczach, no mogą się później zdarzyć dość przykre sytuacje przy jakichś kontrolach i tak dalej. Nie ma przeszkód, żebyście zadawali bardzo dużo pytań i niektóre z tych pytań mogą być jak najbardziej kłopotliwe. Nie ma tutaj co się jakby krępować, bo od tego zależy wasz spokój ducha przez najbliższy czas, przynajmniej dopóki się nie wdrożycie sami w te obowiązki w sposób bardzo taki bardzo, no że po prostu poznacie wszystko co i jak. Kolejna rzecz, no to na co zwracać uwagę? No to jak będziecie chodzić, no to sobie popatrzcie od razu, nie? Czy na przykład zwalniaki hydrostatyczne są dobrze podpięte do tratew ratunkowych, jaki jest ogólnie, no tak generalnie stopień ogarnięcia, czyli czy tam nie ma za dużo rzeczy, co by pordzewiały, jak na przykład właśnie te podstawki pod tratwy ratunkowe, czy wszystko się rusza, czy hak od łodzi ratowniczej na przykład dobrze chodzi, w jakim stanie są żurawiki, czy wszystko jest ładnie nasmarowane, czy gdzieś rdza w ogóle nie wyłazi strasznie.
No, pod względem wizualnym musicie to jednak dość szybko ogarnąć. Drugą, kolejną rzeczą będzie stan samego sprzętu, czyli na przykład jak pokazuje wam, gdzie poprzednik pokazuje wam, gdzie jest, gdzie są stroje strażackie i aparaty oddechowe dla strażaków, no to należałoby sprawdzić po prostu tak nawet jeden, chociażby odkręcić i zobaczyć, czy ciśnienie się zgadza, tego typu rzeczy, gdzie jest kompresor do nabijania butli, jeżeli takim oczywiście statek dysponuje. Później te safety locker, czyli taki składzik z takimi różnymi częściami zamiennymi, tego typu rzeczy. No i pierwsze pytanie, czy była kiedyś jakaś inwentaryzacja tam robiona. Jeżeli tak, no to spoko. Gdzie można tą inwentaryzację znaleźć i tak dalej. Mimo wszystko, tak czy inaczej, warto sobie wszystko przeliczyć. Jeszcze raz, albo i dwa razy. Znaczy, co ja mówię, dwa razy. Nie, wystarczy sobie raz to wszystko przeliczyć, ale żeby mieć jakieś ogarnięcie odnośnie, na przykład, jeżeli komuś się jakieś światełko przy kamizelce ratunkowej przepali, czy będziecie mieli po prostu jakąś zamianę. Bo jeżeli nie będziecie mieli, no to trzeba będzie zamawiać. Kolejną rzeczą są właśnie zamówienia, czyli jeżeli jakieś zamówienia są już złożone, czekacie na odbiór, czy jakieś nie są złożone, ale są otwarte, to się często zdarza. Jeżeli są otwarte, a nie są już takie domknięte, to dlaczego nie są domknięte i wysłane? No, jakiś sprzęt nie działa, chociażby, no, co jeszcze? Czy zbliżają się jakieś serwisy, na przykład, czy się zbliża rocznica szalup, czy tych gaśnic, czy różnego tego typu rzeczy. Jeżeli faktycznie mogą się zbliżać takie rzeczy w ciągu miesiąca, dwóch, no to pytanie jest kolejne, czy się zajmuje tym firma bezpośrednio, czy zajmuje się tym już właśnie, czy wy się tym zajmujecie i musicie, że tak powiem, firmie o tym przypomnieć. Kolejną ważną rzeczą jest sprawa dokumentacji, czyli jakie firmowo papiery będą wymagane od was do wypełnienia w ciągu miesiąca, jakie raporty należy składać, gdzie tego szukać, jaka jest ta aplikacja, jaki jest program do konserwacji, do zarządzania konserwacją statku. Nie? No i tutaj też wypadałoby wiedzieć, jak z tego korzystać. Jeżeli zaczynaliście w tej samej firmie, w której dostaliście awans, no to już pewnie jakąś tam styczność z takim programem mieliście. Jeżeli nie, no to poproście oczywiście o jakiś instruktaż. No raczej tutaj tą pomocą może służyć CHIF jak najbardziej, bo CHIF w tym bardziej siedzi. Przy czym no, może się zdarzyć, że CHIF no, jest, no, można powiedzieć, dość niesympatyczną osobą, delikatnie rzecz ujmując. Takie rzeczy oczywiście też się zdarzają. No i wtedy będziecie musieli dość dużo robić samemu. Ale nie należy się tym przejmować, tylko spokojnie iść do przodu. Spokojnie ze wszystkim się zaznajamiać. Czytać sobie instrukcje oczywiście i to jeszcze w takich podstawowych rzeczy, nie? Na przykład to obsługa szalupy, obsługa łodzi ratowniczej, tego typu rzeczy. No oczywiście najważniejszą rzeczą są sprawy związane z prowadzeniem wacht, żebyście po prostu wiedzieli, jak obsłużyć autopilota, jak przełączyć na ręczne, jak przełączyć na emergency steering, czyli na no generalnie właśnie o takie rzeczy chodzi, nie? Czy na przykład jakie są procedury w sytuacjach awaryjnych, nie? Gdzie się znajduje emergency stop dla silnika głównego, choć z tego raczej ja przynajmniej w swojej karierze nigdy nie korzystałem. Co jeszcze? No oczywiście instrukcja radarów, EGDIS-a, no bo teraz EGDIS głównie jest, to jest najczęściej, z czym możecie się spotkać na statku, jeżeli chodzi o nawigację. Sprzęt radiowy, warto wiedzieć, no, znaczy należy wiedzieć, jak wysyłać alarmy w niebezpieczeństwie, jak postępować w przypadku wezwania w niebezpieczeństwie, jeżeli wy coś takiego odbierzecie.
gdzie są jakieś takie dzienniki typu dziennik radiowy. No nie zawsze o tym ludzie pamiętają, a warto to jednak wiedzieć. Oczywiście też należy przejrzeć wszystkie foldery, które są pod waszą opieką, czyli na przykład gdzie się chowa, gdzie się notuje zapisy z ćwiczeń przeciwpożarowych i tego typu rzeczy. Jeżeli macie to zapisane, no to już, jeżeli macie to odnotowane, może w ten sposób, no to już można powiedzieć, że jesteście w miarę jakby na statku i nie powinno być w tym tutaj żadnych takich jakichś większych problemów. Oczywiście sytuacje mogą być różne, ale no generalnie należy popatrzeć właśnie, kiedy najbliższe ćwiczenia, jakie wychodzą, na przykład tam opuszczenie łodzi ratunkowej, czyli szalupy na wodę, jak to wygląda. No tutaj będziecie współpracowali głównie z kapitanem odnośnie tego i to zależy też od jego inwencji twórczej, jak on ustala alarmy. Są oczywiście kapitanowie, którzy zostawiają wszystko w waszych rękach i na to też trzeba się przygotować. Dlatego trzeba mieć ogarnięty ten grafik ćwiczeń, żeby po prostu nie było problemów później, zarówno ze względu na jego wymagania, jak i wymagania Solasu czy firmy samej. No, co jeszcze by wam tutaj powiedzieć? No generalnie tak to wygląda, czyli przede wszystkim ogarniacie sobie nawigację, gdzie, co, jak, kiedy. Ogarniacie sobie fizycznie wasz sprzęt i ogarniacie sobie dokumentację, czyli wszystkie rozpiski, dokumenty, raporty, które należy wysyłać do firmy. I należy bardzo skupić się na tym, że możecie zadawać pytania. Nikt was nie ugryzie za nic, a jeżeli na przykład poprzednik nie będzie w stanie odpowiedzieć na jakieś wasze pytanie, no to nie tyle będzie o nim nawet źle świadczyć, tylko będziecie wiedzieć, że na czymś należy się odpowiednio skupić, żeby nie było po prostu później problemów. Warto przeglądać sobie już taki sprzęt typu szalupy i tak dalej dość dokładniej, zrobić sobie w pierwszym tygodniu, w drugim tygodniu inwentarz właśnie wyposażenia, bo czasami się zdarza, że ktoś bardzo pomysłowy, jakiś załogant potrafi coś po prostu, brzydko mówiąc, podpieprzyć z tego, z łodzi ratunkowej. To mi się już parę razy zdarzyło. No i trzeba będzie to uwzględnić. No i zamówić odpowiednie rzeczy, jeżeli okaże się, że jest tego mniej niż wymagana ilość. Zwróćcie też uwagę na daty ważności. Na przykład w szalupach, jeżeli chodzi o pirotechnika, no to jest taka podstawowa rzecz, na to raczej wszyscy zwracają uwagę, ale na przykład tabletki przeciw chorobie morskiej. One jednak mają datę ważności, wypada przy tym mieć, że tak powiem, to pod kontrolą, czy apteczka pierwszej pomocy. I uwaga, bardzo ważna rzecz, na co się naciąłem, jeżeli macie przyjemność pływania na chińskim statku, chińskiej konstrukcji w sensie, no to trzeba uważać na to, co sama stocznia dostarcza właśnie do łodzi ratunkowej i szalupy, bo reflektor radarowy potrafi mieć też datę ważności. I w Chinach, jeżeli przyjdzie jakaś kontrola, to oni to sprawdzą. Bo nie wszyscy Europejczycy o tym wiedzą, bo większość europejskich konstrukcji nie ma czegoś takiego jak data ważności tego reflektora radarowego. To nie ma takiego jakby w naszym mniemaniu przynajmniej sensu. Natomiast Chińczycy wymyślili właśnie coś takiego, że jak data ważności dla reflektora i trzeba się tego trzymać. Zazwyczaj to są, nie wiem, pięcioletnie terminy ważności albo coś takiego, ale warto to mieć, bo już byłem na statku, gdzie akurat przyszedł flag state, czyli to kontrola państwa bandery, no i okazało się, że przyszedł Chińczyk, to sprawdził daty ważności, okazało się, że to jest przedatowane. No i było dużo dziwnych różnych pytań, ale nawet firma wtedy zrozumiała, bo to było takie dość wow, nie? O co chodzi. Czy ja chciałem jeszcze coś powiedzieć? No po pierwsze, żeby nie było, że jestem taki antybezpieczny i tak sobie kręcę na mostku,
To muszę powiedzieć, że stoimy na kotwicy teraz, więc wszystko mam ogarnięte. Mam ten Anchor Watch wrzucony na sprzęt, więc wiem doskonale, co się dzieje ze statkiem. Obserwujemy położenie kotwicy i tak dalej. Warunki pogodowe są bardziej niż sprzyjające. W zasadzie jest bezwiecznie. Prąd jest dość umiarkowany, z rzędu 0,2-0,3 węzła, więc no, mam to pod kontrolą. Tak? Zresztą ten film, ile on teraz trwa, 15 minut, nie będzie trwał na tyle długo, żeby tam coś przeoczyć. Tak? Co wam jeszcze mogę powiedzieć? No nic, powodzenia na pierwszym kontrakcie. Przepraszam was za taką formę, ale stwierdziłem, że żeby cokolwiek wrzucić, to lepiej tak nagrać, niż tam, nie wiem, dusić się z edytorem. No i kolejna rzecz, no to mam nadzieję, że uda mi się jeszcze coś wysłać, bo teraz jesteśmy w zasięgu sieci, w której mam dość duży limit danych, w związku z czym mogę sobie pozwolić na wysyłanie czegoś. Nie mam jeszcze na tyle czasu, żeby właśnie robić takie rzeczy typu edytor i tak dalej, ale stwierdziłem, że lepiej coś wrzucić, niż nie wrzucać niczego. Dobrze, no to dziękuję wam za uwagę. Pozdrawiam z burty. Nie będę raczej się chwalił, co to jest za statek, ani jaka to jest firma, ani nic. Jeżeli ktoś by z was zobaczył, że gdzieś widać jakieś logo, czy nie daj Boże nazwy statku, to dajcie mi znać, to jakoś to wykasuję, znaczy no, wyblaruję, bo no nie wiem, nie chcę za bardzo mieć ewentualnych pytań, że ale jak to tak i tak dalej. Bo trzeba pamiętać, że firmy bardzo sceptycznie patrzą na tego typu rzeczy ze statków, nie? Czyli że no. Zresztą to też jest w ogóle materiał na inny odcinek. Dziękuję wam za uwagę. No i do następnego razu. Cześć.